Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić automatyczny glitch effect. Intro. Wesprzyj mnie na patronite.pl. Dzień dobry moi kochani, witam Was bardzo serdecznie, jest wtorek, godzina 18, zaczynamy. Dzisiaj pokażę Wam, jak stworzyć automatyczny efekt glitcha. Przejdźmy od razu do rzeczy, moi drodzy. Mam tutaj przygotowaną taką oto melodię. I załóżmy, że chciałbym ją troszeczkę zgliczować, ale w taki sposób, żeby nie musieć tego programować, tylko żeby było to automatyczne działanie programu, które będzie działo się niezależnie od tego, co ja gdzieś tam będę sobie czynił, więc przejdźmy do rzeczy. W pierwszej kolejności musimy upewnić się, że jesteśmy przyporządkowani z naszą ścieżką do pustej przestrzeni, do pustego kanału na mikserze. W tym momencie sobie przejdziemy na mikser, jesteśmy na kanale pierwszym i pierwsza rzecz, którą ja zrobię, moi drodzy, to jest załadowanie wtyczki Fruity Pick Controller. No i co, moi drodzy, my teraz chcemy zrobić tak naprawdę? W pierwszej kolejności puszczamy sobie naszą ścieżkę i linkujemy pokrętło Phase do naszego kontrolera, który został wgrany na ten sam kanał, na ten sam slot i wybieramy sobie tutaj LFO. Klikamy sobie OK. Wybieramy sobie kształt w postaci random. No i teraz, moi drodzy, zostaje nam pokombinowanie z ustawieniami naszej modulacji, więc ja sobie zwiększę trochę volume, żeby to w ogóle zaczęło pracować. I jak widzicie, powoli nasza faza zaczyna się zmieniać. Zwiększymy sobie troszeczkę prędkość, a w zasadzie zmniejszymy, żeby te zmiany były troszeczkę gęstsze. Efekt jest bardzo subtelny. Teraz możemy go sobie jeszcze wzmocnić poprzez dodanie drugiej wtyczki. Za chwilkę Wam pokażę, jak to działa. Mianowicie ładujemy sobie tutaj Fruity Delay 3. Jeżeli się dobrze orientujecie, to przy zmienianiu parametru time we Fruity Delay zmienia nam się troszeczkę brzmienie naszej ścieżki. W zasadzie nie tyle zmienia, co pojawia się taki dziwny efekt jakby zwolnienia lub przyspieszenia. Zobaczcie. No właśnie, i to będziemy chcieli wykorzystać, ale żeby skorzystać tylko i wyłącznie z tego, to po pierwsze wyłączamy synchronizację z tempem, no i nie chcemy samego efektu delaya, ani tego sygnału czystego, który wchodzi do delaya, więc to wszystko wyłączamy. Wyłączmy sobie też modulację i teraz mamy czystą sytuację, w której możemy zlinkować sobie nasze pokrętło time w taki sam sposób, czyli nie create automation, tylko link to controller, no i możemy sobie wybrać tutaj, moi drodzy, LFO, nie zaznaczając opcji remove conflicts, ponieważ usunie nam to poprzednie zlinkowanie naszego pokrętła z fazą, klikamy akceptuj. No i teraz, jak widzicie, to pokrętło również przesuwa się w sposób całkowicie randomowy i zobaczmy, co nam z tego wyjdzie. I tu już zdecydowanie słychać ten glitch. On będzie zależał w dużej mierze będzie zależał od ustawienia pokrętła volume, speed oraz tension. Jeżeli podkręcimy to wystarczająco mocno, to faktycznie ten efekt zaczyna być słyszalny. Także wszystko pozostawiam w Waszych rękach, tylko od Was zależy, jak te Wasze glitche będą brzmiały. Oczywiście nie jest to efekt, który sugerowałbym kłaść na cały miks albo na jakieś istotne ścieżki. Jedynie wyłącznie być może jako jakiś smaczek w aranżacji raz na jakiś czas, no bo przy dłuższym słuchaniu nie musi to być wcale jakoś specjalnie przyjemne, ale jako na przykład element przejścia już jak najbardziej powinno się nadać. I to tyle ode mnie na dziś. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że tip Wam się podobał. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło i cześć. Jeśli film Ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę, a jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Selfmade Beats, zasubskrybuj go i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.